Keto Wtorek, odcinek 96. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o dzieciach i odpowiemy na pytanie m.in. czy dzieci powinny być na keto. Jeżeli temat dzieci Was interesuje, temat ciąży, karmienia piersią, bo już pojawiło się trochę takich pytań, to proszę dajcie znać w komentarzu, bo być może powstanie nawet osobna seria na ten temat, no ale muszę wiedzieć od Was, jakie są Wasze potrzeby, czego ode mnie oczekujecie na tym kanale, żeby jak najbardziej te treści do Was dopasowywać. No to jedziemy z tematem dzieciowym. Zapraszam. Musimy na początku rozróżnić jakby dwie kwestie. Ketoza terapeutyczna jest stosowana w leczeniu osób dorosłych, ale także właśnie w leczeniu dzieci, w pewnych szczególnych przypadkach szpitalnie głównie. I są to przypadki padaczki lekoopornej, są to kwestie często autystyczne, gdzie dzieci z zespołem autyzmu mogą mieć łagodzone, a wręcz niwelowane te objawy, oraz na przykład niedobory genetyczne transportera GLUT-1. Więc w tych przypadkach rzeczywiście żywienie ketogeniczne, jak pokazują badania, może znacznie poprawić zdrowie i jakość życia tych osób i zazwyczaj im wcześniej jakby zaczęta zostanie dietoterapia, tym efekty i rezultaty są lepsze. Natomiast to jest ketoza terapeutyczna, która jest często u noworodków stosowana w postaci właśnie ketokalu, czyli takiej specjalnej mieszanki, no bo wiadomo, że małe dziecko nie będzie po prostu jadło tutaj jakichś tłustych produktów, więc to jakby jest zupełnie odmienna kwestia. W tych przypadkach jak najbardziej ketoza spełnia swoje działanie, chociaż to też nie jest tak, że 100% remisji mamy, jeżeli kogoś wprowadzimy na ketozę, na przykład jeżeli chodzi o padaczkę, i o tym też warto pamiętać. Natomiast część badań pokazuje, że szczególnie taka niedoborowa dieta ketogeniczna, która może się wtedy pojawiać, bazująca głównie na jakby tłuszczu samym, no to może na przykład opóźniać wzrost tych dzieci, tak? Więc niesie to też ze sobą konsekwencje. Może czasem zubażać florę jelitową dziecka, no ale tutaj właśnie po prostu te korzyści, jeżeli przeważają jakieś ewentualne minusy, no to wtedy jest to stosowane. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowe dzieci, ja mam na szczęście 2 zdrowych dzieci i moje dzieci nie są na keto. I uważam, że możecie się ze mną nie zgadzać, że ogólnie dziecko, jeżeli nie ma właśnie wskazań zdrowotnych, to nie musi być na żywieniu ketogenicznym. Pewnie pojawi się pytanie, co jeżeli dziecko bądź nastolatek, nastolatka na przykład ma nadwagę, otyłość czy jakieś problemy z gospodarką cukrową typu insulinooporność. Do mnie zgłaszają się rodzice z takimi dziećmi i ja wtedy zazwyczaj staram się przede wszystkim przeprowadzić szeroki wywiad żywieniowy, no bo im dziecko jest starsze, tym tak naprawdę jest trudniej wprowadzać nam pewne zmiany, bo już ma jakieś nawyki, no, którymi będzie jakby się kierować i pewne preferencje żywieniowe. Natomiast zazwyczaj uważam, że wystarczy przejść na dietę, która będzie unikać przetworzonych produktów, która będzie unikać cukrów prostych i taki po prostu pełnowartościowy low carb. Zazwyczaj tutaj już spełnia swoją funkcję, czyli ładnie nam te poziomy insuliny się obniżają i zaczyna następować redukcja wagi. Często u takich dzieci czy nastolatków też są różne inne problemy skórne, problemy gastryczne i wiele innych rzeczy, zresztą to też może być kwestia psychologiczna, więc warto wtedy też skonsultować się z terapeutą, który pomoże nam jakby dojść do sedna problemu. Także to jest bardzo kompleksowy temat, natomiast uważam, że nie jest konieczne zazwyczaj wprowadzanie dziecka w ketozę. I tutaj może się pojawić pytanie, no ale jak to? Przecież albo korzystamy z glukozy, albo korzystamy z ciał ketonowych jako źródła energii i takie balansowanie pomiędzy niekoniecznie będzie dobre. Rzeczywiście jest takie przekonanie i też ja nawet nieraz o tym mówię w kontekście ketoadaptacji, no, że mamy się z glukozy przerzucić na ciała ketonowe, więc rzeczywiście musimy maksymalnie obcinać na samym początku te węglowodany, jeżeli chcemy sprawnie i szybko w tą ketozę wejść. Natomiast już później i też u dzieci właśnie Nam zależy nie na tym, żeby być w ketozie i korzystać tylko z tłuszczu jako źródła energii, tylko żeby mieć elastyczność metaboliczną. I to ta elastyczność jest ważna. Jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli wszystko jest ok, to nasz organizm bez problemu korzysta sobie na zmianę z glukozy, z ciał ketonowych, z tłuszczu i po prostu w miarę potrzeb i tego, co mu dostarczamy, elastycznie potrafi pomiędzy tymi różnymi rodzajami paliwa przechodzić. Więc to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy po prostu i będziemy jeść tłuszcz i glukozę, no to tutaj będzie coś nie tak. Właśnie na tym nam zależy, żeby ta równowaga była. Natomiast to, co jest moim zdaniem po prostu bardzo ważne i trochę tragicznie wygląda, to, no bo właśnie, niektórzy mówią, że takie żywienie niskowęglowodanowe dla dzieci to na pewno będzie niedoborowe, będzie złe, ale moi drodzy, jak większość dzieci teraz się żywi? No po prostu patrząc na statystyki, a nawet patrząc w szkole, jakie dzieci są teraz, a jakie były wcześniej, no to po prostu problem z nadwagą, problem z otyłością wręcz u dzieci jest straszny. I to nie tylko tak, że w Ameryce po prostu mamy, za przeproszeniem, grube dzieci. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale w rankingach polscy 11-latkowie, w rankingach europejskich są chyba na pierwszym miejscu. I dzieci w Polsce, jak pokazują trendy, tyją bardzo szybko, jakby na przestrzeni ostatnich lat. Zresztą już problem mamy z małymi dzieciakami, bo takie dzieciaczki w Europie właśnie zbadano od kilku miesięcy po urodzeniu do 3. roku życia, no to słuchajcie, 12-miesięczne dziecko, które tak naprawdę w swojej diecie nie powinno mieć w ogóle cukru dodanego, bo jak pokazują, jakie są zalecenia w ogóle, do 24 miesiąca, do 2. roku życia nie powinno być w ogóle cukru dodanego w diecie dziecka. Natomiast te wszystkie produkty dla dzieci, dla niemowląt, no to tego cukru mają sporo. Okazuje się, że takie dziecko 12-miesięczne średnio je 13 łyżeczek cukru dziennie, a dziecko 3-letnie 17 łyżeczek cukru dziennie, co stanowi około 30% zapotrzebowania energetycznego dla takiego dziecka na cały dzień. I mówimy tutaj o cukru prostym. A tak naprawdę, no żeby to wszystko zbilansować, bo też cukier nie ma wartości odżywczych, no to ten cukier to może stanowić 5%, no nie wiem, może 10%, ale to u bardzo chyba aktywnego dziecka, więc problem jest. Dlatego jeżeli ktoś mi mówi, że nie wiem, żywienie niskowęglowodanowe to nie jest odpowiednie dla dzieci, bo będzie prowadziło do jakichś niedoborów, no to widzicie, ja już się gotuję, bo uważam, że to jest dużo lepsza opcja niż po prostu dawanie dziecku na przykład do szkoły codziennie 2 zł, żeby sobie kupiło drożdżówkę, bo tak to niestety wygląda. Moje dziecko chodzi do szkoły. Zresztą my pracujemy też w ramach naszego biura podróży Salwa Sporty z dziećmi i po prostu widzimy, co się dzieje. Także uważam, że warto stosować właśnie taki model żywieniowy. I jak to wygląda w praktyce? No nie będę Wam tutaj tym razem w tym filmie opowiadać może o jakichś przepisach i tak dalej. Jak mówiłam, jak Was to interesuje, to dajcie znać. Natomiast moje dzieci przykładowo po prostu jedzą bardzo podobnie jak my, tylko tych węglowodanów mają więcej, czyli jedzą więcej owoców. Ja też piekę takie pełnoziarniste pieczywo bez pszenicy, bo uważam, że tą pszenicę warto gdzieś tam ograniczać. Nie zawsze jest to bezglutenowe, ale też często jednak sięgamy po produkty bezglutenowe. Natomiast czasem te dodatki się po prostu u nich pojawiają. Czyli na przykład jak my jemy jakąś rybę z warzywami, no to one na przykład mogą do tego jeszcze dostać ryż. Chociaż był taki moment, bo pamiętajmy, że dzieci nas nie słuchają. I tu nie ma złudzeń, dzieci nas po prostu naśladują, więc jak oni obserwują, co my jemy, no to będą robić to samo. Jeżeli Twoje dziecko ma problem z wagą, ma problem z podjadaniem słodyczy, no ale patrzy na Ciebie i Ty ciągle coś wcinasz i po prostu jest jedna szuflada albo półka w domu, gdzie po prostu te słodycze są cały czas, albo nie daj Boże, są jeszcze położone na stole, jakby ktoś z gości przyszedł, no wiadomo, że gości nie mamy aż tak często i to my najczęściej wtedy po to sięgamy, no to dziecko na to patrzy. Nie oczekujmy od dziecka czegoś, czego sami nie robimy, albo nie oczekujmy, że ono nie będzie jadło chipsów, jeżeli my te chipsy jemy. To w ogóle jest moim zdaniem bez sensu i dzieci powinniśmy traktować na poważnie. Natomiast moje dzieci w ogóle w pewnym momencie na przykład powiedziały, że one nie chcą jeść ziemniaków i te ziemniaki zostawiały na talerzu, ryż też zostawiały. No więc przez jakiś czas rzeczywiście tych węglowodanów takich do obiadu nie było, nie? Ale na przykład na kolację oni czasem lubią, ja po prostu zrobię im kaszę gryczaną, kroimy nawet jak jest czas to wspólnie jakieś różne warzywa. Mój młodszy syn to w ogóle kocha po prostu kapary, mógłby się za nie pokroić. Mój starszy syn znowu jada oliwki, także gdzieś tam sobie wkrawali te różne rzeczy. No i właśnie wtedy rzeczywiście taki posiłek węglowodanowy jedli. Ja im nie liczę dokładnie makro, bo oni naprawdę są zdrowi. Poza tym moje dzieci są mega aktywne fizycznie. No myślę, że oni robią na pewno kilkadziesiąt tysięcy kroków dziennie. Starszy syn jeszcze trenuje piłkę nożną, młodszy tam też różne dziwne rzeczy robi, więc oni po prostu są aktywni. I to też weźmy pod uwagę, bo nieraz trafiają do mnie rodzice z dzieckiem, które chodzi na WF 2 razy w tygodniu i to jest maks. A tak to siedzi przed komputerem. Jeszcze teraz, kiedy mamy nauczanie zdalne, no to już w ogóle wiemy, jak to może wyglądać. Więc ja mówię, samo żywienie tutaj niczego nie zmieni. Musimy wprowadzić ten ruch, musimy wprowadzić tę aktywność. Jak dziecko nie chce po prostu samo się ruszyć, bo to mu nie każesz, ale weź go i idźcie razem na spacer. Idźcie razem na rower, jakby postarajcie się w weekend spędzać czas aktywnie, bo bez ruchu, tego co dawniej po prostu dzieci przesiadywały na polu albo na dworze, w zależności skąd to oglądasz, siedziały na trzepakach, grały w piłkę i tak dalej, no teraz często te boiska, szczególnie w dużych miastach, są puste, chyba że są jakieś zorganizowane aktywności dla tych dzieciaków, więc o to na pewno musimy zadbać. Moje dzieci nie mają jakby tutaj problemu, są bardzo szczupłe, więc no, tych węglowodanów też mogą zjeść więcej. Natomiast takie rzeczy, które właśnie są źródłem cukru, ograniczamy. U nas praktycznie nie kupuje się słodyczy. No, czasem ktoś coś przyniesie, czasem rzeczywiście gdzieś się pojawią lody i tak dalej. Uważam, że to też jest normalne i naturalne i nie powinniśmy tego tak w zupełności dziecku zabierać, jeżeli nie ma potrzeby. Ale dzieci wiedzą, że te słodycze to jest jakiś taki dodatek. To też nie jest tak, że to jest nagroda, bo nie nagradzajmy jedzeniem dzieci, to nie jest, zresztą w ogóle się nie powinniśmy jedzeniem nagradzać. Natomiast to jest jakiś dodatek do takiej normalnej, codziennej, zdrowej diety i po prostu powinniśmy skupić się na tym, żeby to dziecko miało pełnowartościowe posiłki, żeby jadło jak najmniej przetworzone jedzenie i wtedy takie naturalne, niskowęglowodanowe żywienie będzie dobre. Na pewno nie powinniśmy też ograniczać dziecku tłuszczów, dobrych tłuszczów. Te tłuszcze nasycone, jak i nienasycone są bardzo potrzebne, więc na to też zwróćcie uwagę. Na przykład jak my jemy jakąś sałatkę, no to tam po prostu leci oliwa z oliwek, olej z awokado i rzeczywiście ten tłuszcz jest ważny. Moje dzieciaki akurat teraz się na przykład zbuntowały na awokado, ale znalazłam rozwiązanie, bo w koktajlach to awokado im bardzo smakuje, więc na przykład z jakimś mlekiem roślinnym i nawet z dodatkiem banana właśnie to awokado tam trafia i wtedy nie ma z tym najmniejszego problemu. Także no też dziecko to nie jest po prostu jakiś twór, nad którym my mamy stuprocentową tutaj kontrolę, ale więc warto z nim też rozmawiać i wszystkiego nie zrobimy. Są dzieci niejadki i po prostu trzeba powoli gdzieś tam te nawyki żywieniowe wprowadzać, a przede wszystkim dawać dobry przykład. Także podsumowując, czy dzieci powinny być na keto, skoro rodzice są na keto? Uważam, że nie, ale jeżeli keto to jest dla nas właśnie pełnowartościowe, odżywcze jedzenie, to jak najbardziej jest to dobra droga i na pewno dziecko, które ma w domu rodzica, który właśnie w ten sposób podchodzi do żywienia, sam dla siebie, będzie miało o wiele lepsze wzorce na przyszłość, więc o tym pamiętajcie. No i jeżeli macie jakieś pytania właśnie w tych tematach takich dzieciowych, to dajcie znać. I jeszcze przypominam, żeby kliknąć subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robicie, kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach i zachęcam Was też do zaglądania do opisu filmu. Tam znajdziecie bezpłatne e-booki, które możecie sobie pobrać oraz mogą tam się pojawić informacje o nowych konkursach, promocjach i różnych innych niespodziankach, bo to zależy od tego, w jakim momencie dany film oglądacie. Ja pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!